Dzień dobry, z tej strony Szymon Moszny, a ze mną jest Kacper Mokiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. W jednym z ostatnich materiałów pokazywaliśmy dla Was najlepsze ćwiczenia, czy najlepsze połączenia ćwiczeń na triceps ze względu na krzywą siłę. To można było odnieść do wszystkich innych grup mięśniowych, a tematem dzisiejszego odcinka będą najlepsze ćwiczenia na bicepsy, ale z podziałem na długość mięśni i największym skróceniu w szczytowej fazie. Mięsień dwugłowy ramienia składa się z dwóch głów, długiej, krótkiej i wspólnego brzuszca. I teraz te dwie głowy wykonują zarówno zgięcie łokcia, jak i zgięcie ramienia. I teraz, żeby biceps przepracować idealnie, to należałoby znaleźć dla niego takie ćwiczenia, które wymuszą jego pracę w różnych długościach. I teraz ćwiczeniem absolutnie topowym, jednym w ogóle z najlepszych, jaki istnieje na biceps, są podciągania podchwytem. Teraz zobacz, jeśli zwisasz na drążku, to w tym momencie biceps jest maksymalnie skrócony w górnej części, a dodatkowo jest rozciągnięty w dolnej części. I teraz, jeśli robisz podciąganie podchwytem, skracasz go maksymalnie i kończysz ruch w momencie szczytowego spięcia, a i tak łokieć jest w lekkim wysunięciu do przodu. Także to jest bardzo dobre rozwiązanie. Kacper, dawaj, zrób parę ruchów. Podchwyt, szerokość, trochę szerzej niż szerokość barku. I pamiętaj, pracujesz w pełnym zakresie. To jest bardzo ważne, to żeby opuszczać się w pełnym zakresie do prostego łokcia, bo to też wymusi największą pracę mięśni dwugłowych. Jestem w stanie się założyć, że większość z Was nigdy nie traktowała podciągania podchwytem jako ćwiczenie na biceps, a to jest ćwiczenie, które rozwija go jako jedno z najbardziej intensywnych ćwiczeń ze wszystkich, jakie istnieją. Mieliśmy już pracę bicepsa z ramieniem uniesionym nad głową, a teraz będzie w cofnięciu. Teraz zobacz, kiedy siadasz na ławce, która ustawiona pod kątem, to na dzień dobry łokieć cofa się, w związku z czym górna część bicepsa rozciąga się i mięsień ten na dzień dobry, kiedy tylko inicjujesz skurcz, jest rozciągnięty w większym stopniu, niż gdybyś robił to samo ćwiczenie stojąc. Dlatego jeśli nigdy nie robiłeś wcześniej zgięcia ramion z hantlami w oparciu o ławkę, koniecznie powinieneś zacząć to robić. Następne ćwiczenie to są spider curls z hantlami. Teraz spider curls mają to do siebie, że tu na dzień dobry biceps w porównaniu do wykonywania zgięć stojąc też skraca się w górnej części. W związku z czym, jeśli tutaj będziesz teraz wykonywać zgięcia łokci z hantlami, biceps będzie skrócony w bardzo, bardzo dużym stopniu w porównaniu do innych ćwiczeń. Więc jeśli wykonujesz to ćwiczenie, to biceps jest skrócony absolutnie maksymalnie, a to też pozwala wymuszać jego większą pracę. Dlatego, że mięsień generuje najwięcej siły w środkowej części rozciągnięcia, natomiast ma najmniej wtedy, kiedy jest maksymalnie rozciągnięty i skrócony. Tutaj, w momencie szczytowego napięcia, mięsień jest skrócony maksymalnie, w związku z czym to też wymaga od Ciebie bardzo dużej pracy. Prawda, Kacper? Oj, tak. Tak jest. Okay. I na sam koniec król wszystkich ćwiczeń na bicepsy, czy zgięcia łokci z supinacją. To jest takie ćwiczenie, w którym mięsień jest skracany maksymalnie, szczególnie jeśli dodacie taki właśnie element supinacji i nawet rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym. To pozwoli skrócić biceps maksymalnie i zaangażować go w 100%. To ćwiczenie obok zgięć łokci ze sztangą powinno być takim podstawowym, budującym masę i siłę mięśni dwugłowych ramion. Nie istnieje coś takiego jak ćwiczenie, które jest jednym, które wystarczy do tego, żeby cały mięsień przetrenować w 100%. Dlatego jeśli chcesz, żeby Twoje bicepsy były wielkie, powinieneś atakować je pod różnymi kątami. Przede wszystkim powinieneś wykorzystywać różne ćwiczenia, które zaangażują włókna mięśnia dwugłowego ramienia w różnych długościach skrócenia i wydłużenia. Jeśli ten materiał Ci się podobał, łapka w górę, subskrybuj kanał, żeby dostawać informacje o nowych filmach, a my z Kacprem i jego wielkimi łapami zapraszamy Cię do oglądania następnych materiałów. We'll be right back.